Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, sympatyków polskiego sportu. Zapraszam na temat. Organizuje to Łukasz Dąbrowski. Dzień dobry, Łukasz. Cześć, witam. Wraz ze szkołą, tylko przypomnij jaką? Ze szkołą numer 12 na osiedlu Wyszogrodzka przy ulicy Brzozowej. Uwaga, bo to się odbędzie 2 października i prosiłbym rady słuchaczy, dużych, małych, wszystkich, żeby tego tematu nie przegapili, a będzie to rzecz bardzo wyjątkowa. Tak, proszę pamiętać o tym terminie. Zacznie się od godziny 10, spotkanie młodzieży z piłkarzami nożnymi Wisły Płock. Z racji tego, że w szkole numer 12 są klasy sportowe oparte na piłce nożnej, dlatego też to piłkarze nośni odwiedzą tą placówkę, ale wszystkie dzieci z osiedla mogą skorzystać z tej okazji. Od godziny 10 zaczniemy od rozmów z piłkarzami, zadawania im pytań, jak również i rozdawania gadżetów. Potem przejdziemy do treningu, a na końcu po wyborze najlepiej prezentujących się dzieciaków uczestniczących we wcześniejszych tutaj zawodach, które zorganizujemy. Najlepsi będą mieli okazję zmierzyć się z piłkarzami i walczyć o atrakcyjne nagrody. Czyli niejako dwa etapy tego. Zabawa. Tak naprawdę trzy. Najpierw porozmawiamy o życiu piłkarzy, jak to się odbywa, czy trenują raz dziennie, czy dwa, jak to jest, jak wyjeżdżają gdzieś na obozy, jak przeżywa to ich rodzina. Później przejdziemy do ćwiczeń, jak odbywa się ten trening, jak to wszystko wygląda, a na końcu dla najlepszych zrobimy konkursy już z atrakcyjnymi nagrodami. Rodzice, są szkółki piłkarskie. Rodzice, nie przegapcie tego tematu, możecie przyprowadzić swoje pociechy, nie tylko oczywiście chłopców, ale również i dziewczęta, bo już królewskie grają. I to też mile widziane, prawda? No pewnie, teraz widać, że Ta piłka nożna jest na czasie w mieście. Coraz więcej tych szkółek piłkarskich powstaje. Dzieciaki same chcą grać tą piłkę. Ja wiem, nawet w domu, po Karolu, którym się opiekuję, że codziennie wyciąga mnie na boisko i chce grać w tą piłkę. Też chodzimy wspólnie na treningi, także już od najmłodszych lat widać, że te dzieciaki mają parcie na szkło i chcą osiągać sukcesy. Czyli głównymi bohaterami są dzieci i to jest najważniejsze, z całego osiedla, z całego miasta mogą... Nie, no chciałbym się skupić bardziej na osiedlu. Dobrze, ale to fajnie, że udało się przekonać Wisłę. Długo musiałeś ich namawiać, że piłkarze no, jakoś się otworzyli na pytania od dzieciaczków, byli bliżej nich. Znaczy, ja uważam, że klub jest miejski, powinien promować na terenie miasta i myślę, że prezes Kruszewski podobnie podchodzi do tego, dlatego nie trzeba było go zbyt długo do tego namawiać. Bardzo chętnie wchodzi w takie inicjatywy. Pamiętam jeszcze, zanim został prezesem, a był prezesem stowarzyszenia wtedy sympatyków klubu Wisły Płock, już wtedy organizował spotkania w szkołach, zabierał piłkarzy i również w podobnej formie odbywało się to w różnych szkołach w mieście. Dzieciaki były bardzo zadowolone. Chciałbym to teraz kontynuować. Szanowni radiosłuchacze, jak ja się cieszę, że są ludzie, którzy właśnie dbają o te sprawy, które są związane z tymi osobami, które no przecież marzą o wyjściu na boisko. My jesteśmy dorośli, patrzymy na to od innej strony, ale wiemy, jak to dzieciaki przeżywają. Dla nich to są góry, dla nich to są ich marzenia tam na boisku, ci ludzie. No dokładnie. Bardzo fajnie, że na to patrzycie. Wychodzicie do młodzieży. Kiedyś bywały te rzeczy, ale dzisiaj jakoś tak więcej osób, między innymi Łukasz Dąbrowski, który się w studio dba o to, żeby chłopcy, dziewczęta zobaczyli tych ludzi takich przyjaznych, no po prostu przyjaznych, bo jeżeli będzie pytanie, oni na to odpowiedzą. Długo przewidujesz to spotkanie z piłkarzami? Ja myślę, że około od 3 do 4 godzin. No tak, jak na trzech etapach, to trzymamy się tak, że to będzie... Około godzinę z minutami na etap. Myślę, że naprawdę będzie to fajna impreza i jeśli wyjdzie tak jak sobie wymyśliliśmy, to będziemy chcieli co roku ją realizować. To będzie...
cała drużyna, czy kilkoro piłkarzy? Całej drużyny nie zabierzemy, wiadomo. Będzie pewnie od 3 do 4 piłkarzy, których akurat zwolni trener, czy z zajęć tak naprawdę. Przecież mają kontrakty z klubem podpisane i muszą tak naprawdę realizować swoje kontrakty, także to wszystko zależy od trenera. Widziałem takie spotkanie swego czasu, 2 lata temu chyba przyszli na stadion przy ulicy Sportowej i dzieci bardzo przeżywają, jeżeli piłkarz pokaże jakieś zadanie do wykonania i dziecko to wykona. Wtedy skupiają się, tak. To jest jaka to radocha. Dlatego a pochwały zawodowców. Dzieciaki potem wspominają miesiącami. To. Dlatego chylę czoła przed prezesem i przed tobą, że to jednak wam się chce, ale naprawdę dziękuję. Gdybyście państwo wpali na podobny pomysł, podobny z innych dyscyplin sportu, jeszcze raz podkreślam, to są bezcenne wrażenia. Tego się nie da zmierzyć ani zważyć, ale uwierzcie, że to są bezcenne wrażenia. Łukasz, to jest którego? Przypomnijmy, 2 października. 2 października w szkole numer 12 w Płocku, przy ulicy Brzozowej. Czy na ten czas kończysz wszelkiego rodzaju sportowo-rekreacyjne zmagania dla dzieci? 2 października i do świąt? 2 tygodnie temu udało nam się otworzyć boisko przy ulicy Południowej poprzez działania Rady Osiedla Wyszogrodzka, w której jestem przewodniczącym zarządu, i z racji przekazania przez prezydenta środków 500 tysięcy na każdą z tych rad, przeznaczyliśmy ją na budowę właśnie boiska. Jakby chcemy inwestować w ten sport i chcemy inwestować w te dzieci. Kolejnym etapem dla mieszkańców będzie budowa tych boisk właśnie na szkole numer 12, o którą walczymy już od tak długiego czasu. Jak to miasto powinno się ruszać? To o to właśnie ci chodzi? Żeby to miasto się ruszało, ludzie się integrowali na przykład na boisko? No właśnie tak. Dokładnie tak, ale zresztą też chodzi o te same, o te dzieciaki, które tam ćwiczą na WF-ach na tym boisku, i te otarcia, całe szczęście nie doszło jeszcze do złamań, ale to boisko jest naprawdę w fatalnym stanie i trzeba coś z nim zrobić. Czyli mówisz o bezpieczeństwie po prostu dzieci. To jest, no tak, trzeba oprzeć to na bezpieczeństwie. Czyli to jest ten kolejny etap, następny po tym otwarciu. To otwarcie to twoja duma? No, moja i jeszcze paru osób. Wiadomo, że sukces ma wielu ojców. To prawda. Także cieszymy się bardzo z tego powodu, że jednak jest tych planów trochę. No, bardzo fajnie, że to nie jest zamknięty temat, koniec, kropka, ja już swoje zrobiłem, ja ciągle wymyślałem. Nie, no, staramy się cały czas rozwijać to wszystko i dbamy o to. No i z racji tego, że jestem młodą osobą, no mam siłę to robić tak naprawdę i myślę, że można się do mnie kierować i będę starał się pomóc tak naprawdę w realizacji innych pomysłów również i osób z zewnątrz tak naprawdę. Nawet dzieci jak przyjdą. Nawet dzieci pewnie. Do Łukasza Dąbrowskiego to też są wysłuchane z rodzicami. Oczywiście. Że mają swoje potrzeby. Jeśli mają swoje potrzeby, to zapraszam ich do kontaktu, bardzo łatwo mnie znaleźć. W takim razie mówimy o tym roku, mówimy o następnym. To, o czym mówiłeś, to boisko, to już jest plan na to już jest rok. W tym roku miał być projekt, w przyszłym realizacja. Aha, rozumiem. Ale pilnujemy tego w budżecie miasta. Trzeba tego dopilnować, żeby to było. Trzymam bardzo mocno kciuki za te boiska, za to otwarcie, za tych piłkarzy nożnych. Serdeczne ci dzięki, a chłopców i dziewczęta zapraszam naprawdę do tego wyjątkowego spotkania. Trzymaj się, na mecze chodzimy, oglądamy. Oczywiście, chodzimy, patrzymy. Dzięki tobie między innymi sport staje się bardzo fajny i miły i przyjazny, ale muszą być... Ale również i dostępny. I dostępny. To jest najważniejsze. I dostępny. Bo jak już jest dostęp, to potem wystarczą tylko chęci, a chęci dzieci mają, także mamy wtedy wszystko poskładane. I dlatego to miasto i osiedle wygląda tak super. Dziękuję ci bardzo. Wygląda coraz lepiej, to no fakt. No właśnie, Łukasz Dąbrowski w studiu, rozmawiał z Bogdan Wolny. I tak trzymać. Dziękuję ci, Łukasz. Trzymaj się. Dzięki.